A najciekawsze jest to, że ja nigdy nie myślałem, że swoją postawą taką życiową, czyli takiego kosmity, troszkę wariata, że zainspiruje innych ludzi, którzy na przykład mają ręce, ale siedzą na wózku, że to wszystko będzie kiedyś znaczące czy ważne dla kogoś. To ja sobie myślałem, dobra, tam coś sobie namaluje, artysta ze mnie popiera, nie jest. I nagle się okazuje, że przychodzą do mnie ludzie i mówią tak, panie Kmiecik, bo moja tam, powiedzmy, córka, dzięki panu, że tam pana w telewizji zobaczyła, że pan tak gada, to się wzięła za robotę, coś tam robi, sztukę jakąś, znaczy dokuje tam coś. Później ktoś przychodził i tak, bo mój syn tam też próbuje zobaczyć, że można. I to jest najważniejsze, że ta misyjność jest najważniejsza w tym wszystkim. No dzisiaj były na przykład od 1 do 3 podstawowe, później tam więcej gimnazjaliści, to gimnazjaliści wszystko wiedzą. Dlaczego? Przecież chcieli cały czas jeszcze być gdzieś. Tak, ale pytać to oni niechętnie, tylko gadać, bo dlatego, że dzieci są bardziej otwarte, mniejsze, że one jeszcze nie kombinują, tylko mówią tak, jak jest, pytają, jak jest. To są proste rzeczy. Jak człowiek starszy, to oczywiście się zastanawia, czy to warto, czy odpowiednie, czy nie. Przecież wiemy. Dobrze, zostanie długopis. Stasiu, a powiedz jeszcze, dlaczego wolisz stopami malować? A nie ustami? To jest ciekawe. Bo nie mógł wtedy gadać. Brawo, brawo, tu kolega Piotr powiedział. Bardzo dobrze, brawo. Chcę żółwia? Proszę, ode mnie. Do kamery. Nie, żółwika. A to nie to. Daj drugą rękę, daj drugą rękę. Czekaj. To żółwika, tak. No tego żółwia, a teraz żółwie, które robią Całuski. Nie tak. A no to ja, to ja. Daj żółwia normalnie, no. Wyciąg ten bar. Nie ten. Ten? Ten. No co? O, taki sam myk, słuchajcie. Byliśmy kiedyś z Moniką na prezentacji w takim małym biłgoraju. Niefortunnie, żeśmy się wstrzelili w festyn, gdzie piwo było gratis. Poszliśmy do sklepu. Monika mówi, chcemy super aparat fotograficzny. Proszę. Kupiliśmy tańsze, a później się okazało, że ten droższy, który mielibyśmy kupić... Nie, nie, nie. Zepsuje żart. Nie tak. Chodziło o to, że musieliśmy dokupić lufę, czyli obiektyw. Ale gdybyśmy kupili razem to z tym, to by było taniej niż osobno. Także Monika tak zakupy robi. Nie, prawo tak nie robisz. Ja miałem zawsze G10, wiem. No to za ciężkie jest. Temu zrobię tutaj. Yeah.